Dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat, który zaczęliśmy, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie temu, w czwartek. Temat trudny dla mnie osobiście, chyba dla każdego człowieka, przynajmniej w jakimś stopniu niełatwy. Temat cierpienia. Wszyscy ludzie cierpią, nie tylko jakaś grupa ludzi z różnego powodu, a jednak cierpienie ciągle nam towarzyszy. Niestety od czasu, kiedy człowiek upadł, odpadł od Boga, ta sielanka ogrodu Eden się skończyła i wiele, wiele bólu jest, wiele cierpienia. A chciałbym przede wszystkim, abyśmy się skupili na kwestii cierpienia nas jako Bożych dzieci. Wiecie, Pan Bóg nie dozwolił na cierpienie tak po prostu. Cokolwiek czyni albo na cokolwiek pozwala, to nie tylko, że ma sens, ale z Nim ma głęboką wartość. Z natury my raczej uciekamy od cierpienia, bo ono nie jest przyjemne. A jednak Pan Bóg widzi cierpienie z innej zupełnie perspektywy. I wiecie, mamy do czynienia z kimś naprawdę niezwykłym. On jest w stanie z tego, co może być w świecie, w życiu przekleństwem, on jest w stanie obracać to w błogosławieństwo. Wbrew logice naszej ludzkiej, wbrew tendencjom, wbrew czemukolwiek. I dlatego chciałbym, aby ze względu na to, że ten temat cierpienia, myślę, że nie przychodzi nam łatwo, a myślę, że zdajemy sobie sprawę i czujemy to, że cierpienie przybliża się też do naszych kręgów. My do tej pory żyjemy w takim azylu troszkę i to, o czym Pan Jezus mówił jako o rzeczy normalnej, dla nas jest ciągle gdzieś rzeczą dość mocno odległą, dla większości z nas niewiele w porównaniu z tym cierpieniem, o którym mówił Pan Jezus, o którym czytamy w Ewangeliach, o którym słyszymy właśnie naszych braci, sióstr. My niewiele bardzo mamy do czynienia, przynajmniej nie fizycznie, tak bezpośrednio, ale musimy być przygotowani na to, bo Pan Jezus mówił o tym, że On był prześladowany i my też. A my widzimy, że żyjemy w tym czasie, w którym te Jego słowa będą i dla nas coraz bardziej aktualne. A więc, Panie, dlaczego cierpienie? Co w tym masz? Jak przez to przechodzić? Jak z tego nawet wyciągnąć coś dobrego? Czy jest to możliwe? Skończyliśmy ostatnio, bo jesteśmy głównie w liście Piotra, chociaż też z innych tekstów korzystamy, ale kończyliśmy na fragmencie z 2 rozdziału 1 listu Piotra, głównie tam 9 wiersz braliśmy pod uwagę i widzieliśmy, zwracaliśmy uwagę na to, że Pan Bóg wybrał nas do niezwykłej roli i ze względu na kogoś niezwykłego. Oczywiście ten kimś niezwykłym jest Pan Jezus. Tu ten 9 wiersz, jego może jeszcze przypomnę, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Zostaliśmy wybrani jako ktoś niezwykły, jako grupa ludzi szczególnie ubłogosławionych, nazwanych narodem świętym, ludem nabytym, odkupionym bardzo wysoką ceną i ze względu na tego, który nas powołał, abyśmy rozgłaszali Jego cnoty. Wiecie, zwłaszcza w kontekście czasów, w których żyjemy, myślę, że te prawdziwe wartości życiowe coraz bardziej umykają. No teraz praktycznie można powiedzieć, że w większości toczy się walka o to, kto ile skorzysta, kto ile, to się mówi, zagrabi, kto ile jakichś korzyści dla siebie weźmie. O taką bezstronną pomoc, taką życzliwość jest coraz trudniej. My to czujemy, atmosfera jest raczej taka, że my patrzymy, żeby nam ktoś coś nie ukradł, bo mamy, nie wiem, jakąś torebkę, jakiś plecak, cokolwiek, tu zrobiliśmy 3 kroki od niezamkniętego samochodu, wychodzimy z mieszkania, no, sprawdzamy jeszcze, czy rzeczywiście zamknęliśmy ten zamek, czy też nie. I po prostu ciągle
żyjemy w tym zagrożeniu krzywdy wzajemnej i taka jest nasza rzeczywistość. Nasz świat posuwa się coraz bardziej w tą stronę, mimo tego, że ludzie chwalą się tym, że zdobyczy jest coraz więcej i my wiemy, że to nie człowiek odkrywa, to nie człowiek wynajduje. Człowiek ewentualnie odkrywa część z tego, co stworzył Bóg. No ale cała chwała należy się oczywiście człowiekowi, nie Bogu. A my zostaliśmy wybrani do czegoś niezwykłego, czegoś wielkiego, czegoś podniosłego, a tym czymś, tą ideą, tą rzeczą, do której zostaliśmy powołani, wybrani jako królewskie kapłaństwo, jest to, aby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał, Pana Jezusa. Wiecie, rzeczywiście, ja tak dzisiaj jeszcze sobie z tego tak bardziej zdałem sprawę, zwłaszcza w kontekście czasu, w którym żyjemy i postaw ludzkich, okrucieństwa często nawet, bezwzględności, takiego swojego interesu. Gdzie tu znaleźć jakiegoś szlachetnego polityka, jakąś firmę, która rzeczywiście stara się dla dobra klienta, zwłaszcza jak już tam czują te wielkie pieniądze. Może kiedy ktoś zaczyna, to jeszcze z tymi może bardziej takimi szlachetnymi motywacjami, a potem, kiedy już te pieniądze coraz bardziej zaburzają myślenia, okazuje się, że potem to już jest bezwzględna walka. I na tle tego i naszej w ogóle ułomności, no bo przecież każdy z nas ma tyle ułomności, tyle słabości, tyle błędów popełniamy, tyle razy powiemy coś za dużo, tyle razy musimy ugryźć się w język, a wiele razy w ogóle nie zdążymy. Za dużo powiemy, za mało zrobimy, za bardzo jesteśmy leniwi, za bardzo egoistyczni. Taki jest nasz świat, tacy jesteśmy my. Ale na tle tego, jaki jest człowiek, teraz mamy kogoś zupełnie innego. Jego cnoty są niesamowite. Wiecie, nawet, nie wiem, czy nawet jest taka piękna bajka gdzieś w świecie, jak bajka o kimś, to byłby taki jak Jezus. No, są różne bajki, ale myślę, że chyba trudno znaleźć tak nieskazitelny charakter, zwłaszcza kiedy posuwamy się potem w sytuację, kiedy jest niesprawiedliwie traktowany, kiedy jest poniżany. Myślę, że tu już brakuje bohaterów. Nawet jeżeli po prostu człowiek wymyśla takich, którzy są w dogodnych sytuacjach, powiedzmy są w miarę w porządku. I to jest właśnie nasze zadanie. I myślę, że warto się nad tym zreflektować. Po co żyję? Jeżeli to jest to główne zadanie, o którym tu Piotr mówi, abyśmy ogłaszali cnoty, przecież on jest tak niezwykły, tak łaskawy, pozwolił na tak wiele wobec siebie po to, aby nas wykupić, aby nas zdobyć, aby nas zmieniać, aby nas błogosławić. Jest o kim mówić. I dałby Bóg, żebyśmy wszyscy coraz bardziej dochodzili do tego momentu, kiedy pomyślimy o Jezusie, kiedy Mu dziękujemy, kiedy nasze serca jest wypełnione radością i kiedy mówimy komu innemu, to nie mówimy tak ze strachem, no bo tam jakiś Jezus, którego trzeba koniecznie uwierzyć, bo jak nie, no to piekło, ale żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że mówimy o kimś naprawdę zupełnie niezwykłym, wyjątkowym, poza nasz charakter i nasze zrozumienie. Rozwijam ten wątek tak bardzo mocno, dlatego że to jest podstawa całego naszego działania, funkcjonowania i też naszej postawy w cierpieniu. Jeżeli Jezus jest taki zwykły, taki trochę, to nasze przesłanie o Nim nie będzie miało tak wielkiej mocy. Wiecie, przypomina mi się, ktoś napisał, nie wiem jak to nazwać, fraszkę czy takich kilka zdań. I ja tego nie będę w stanie pewnie dobrze odtworzyć, ale myślę, że idea mi się uda. Ktoś przychodzi tak jakby, nie wiem, do Pana Boga albo ma taką prośbę, takie życzenie Boga. I mówi tak, przychodzi tak jakby do sklepu i mówi, poproszę o 10 deko Pana Boga.
Tak po prostu tak, żeby on mi wystarczył na trochę, ale tak, żeby za bardzo nie był dla mnie obciążeniem. Tak, żeby był dla mnie wsparciem, tak, ale żeby jednak mi w życiu za dużo nie poprzestawiał. Poproszę tak trochę Pana Boga, według mojego życzenia. No, myślę, że to przedstawia właśnie taką ludzką mentalność. Taka Pana Boga według mojego zamówienia, według mojego życzenia, według mojego wyobrażenia. My kreujemy Boga. Podczas gdy to my, Bóg skreował nas, kształtował, pięknie nas stworzył i On jest zainteresowany tym, abyśmy mogli poznać Go, Jego cnoty, Jego piękno. W przeciwieństwie do liderów tego świata, o których Pan Jezus też mówił o tym, On zresztą wiele rzeczy mówił tak bardzo ewidentnie, otwarcie, zdroworozsądkowo, wystawiał kawę na ławę, i my mamy teraz do skonsultowania i do podjęcia jakiejś decyzji i reakcji. On mówił, ci, którzy rządzą tym światem, rządzą nim samowolnie. Czyli według własnej woli, własnej myśli, własnej koncepcji nie dostosowują się ani do Bożych praw, ani do Boga jako Pana rzeczywistego tego świata. Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby nas wyzwolić. To nie jest tak, że my żyjemy sobie tu tak bardzo fajnie. To jest pewnego rodzaju łuda. No, kiedy jeździmy na wycieczki i dużo zarabiamy i jesteśmy zdrowi, no to mamy wrażenie, że na tym polega życie. Ale to są takie chwile zbałamucenia. Pan Jezus wie o tym, że człowiek z powodu grzechu i szatana, który przez grzech ma na niego wpływ i go zniewala, że jest po prostu w niewoli. Niewola ta nie jest przyjemna. On przyszedł człowieka wyzwolić. W tym drugim rozdziale i w 12 wierszu później apostoł Piotr pisze: prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Jesteśmy tym świętym narodem. I to, o czym Piotr tu mówi, to nie jest powszechna rzecz. To nie jest rzecz, która się przewija w życiu i którym ludzie używają i funkcjonują. To jest coś no, niezwykłego. I mówi o tym, żeby życie wierzących ludzi przebiegało w taki sposób, że mimo tego, że są traktowani jako złoczyńcy, źle o nich się mówi, źle im się życzy, raczej się im przeszkadza i podkłada kłody, ale powinniśmy żyć tak, niezależnie od postępowania tych ludzi. To nie jest w naturze ani mojej, ani nie myślę, że kogokolwiek z nas, jako grzeszników. Jeżeli ktoś nas w taki sposób traktuje, no, nasza reakcja jest taka, przynajmniej jakieś obruszenie, no, jakaś irytacja, jakieś oburzenie, no jak tak można? Piotr pisze do ludzi, którzy naśladują Jezusa i starają się postępować zgodnie z Jego miłością. I tu rola, o której mówi, jest rolą jakby podpiętą pod życie Pana Jezusa Chrystusa. Niezależnie od ich reakcji, niezależnie od tego, jak z nami postępują i jak nas oceniają. Piotr mówi, nie przejmujcie się tym, postępujcie w taki sposób. Z nadzieją, że kiedy przyjdzie dzień nawiedzenia, kiedy przyjdzie dzień ich poruszenia ich serc, może sądu Bożego, jakikolwiek moment, w którym ci ludzie będą mieli jeszcze jedną szansę, aby się ocknąć, aby wtedy mieli okazję, wspominając nas jako Boże dzieci, zreflektować się, wyciągnąć lekcję. Ten człowiek przecież to mnie oskarża. Moja postawa była niewłaściwa. Ten człowiek miał pokój mimo wszystko. On mnie kochał. Aby w takich momentach, kiedy człowiek może się zreflektować, abyśmy byli tym świadectwem. Wiecie, my zwykle
ja osobiście oczekuję jakby od razu tej reakcji, no bo robię coś dobrego dla człowieka, no i powinna być jakaś dobra reakcja. Piotr odkrywa przed nami coś więcej. I tu właśnie stara się nam pomóc wejść na głębie, na poziom Jezusa. Pan Jezus jest pierwszy wśród braci. On jest tym, który oddał siebie i swoje życie. I on pociągnął za sobą jeńców innego rodzaju. Jeńców wyzwolonych w jego miłości. Tych, którzy byli związani przez szatana, niszczeni, maltretowani. Ale tych, którzy zobaczyli teraz jego wielką miłość, jego niesamowite poświęcenie i którzy są gotowi dobrowolnie powiedzieć: tak, Panie, ja idę za Tobą, niezależnie od tego, ile mnie to będzie kosztowało. I tu mamy takie właśnie następne okienko odnośnie tego, jak Pan Bóg chce nas prowadzić przez cierpienia, można powiedzieć, wbrew ludzkiej logice, wbrew naszej naturze, tej cielesnej naturze, która mówi: nie, niesprawiedliwe, tak nie może być. W 19 wierszu dalej Piotr mówi, ja ten wiersz przeczytam: albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Ktoś związany. No co nam się kojarzy, jeżeli ktoś jest związany? No, ograniczony siłą w jakiś sposób, czy zniewolony jakby do nierobienia tego, co by chciał robić. I Piotr używa to określenia związany, ale dalej mówi, to nie jest związanie fizyczne, związany w sumieniu. Czyli sumienie, które jest pod Bożym wpływem, jest teraz związane i człowiek, który chce być posłuszny Bogu, nie może zrobić pewnych niewłaściwych rzeczy, dlatego że sumienie, które Bóg dał w jego serce, mu na to po prostu nie pozwala. Choć ta ludzka natura tak bardzo stara się wyzwolić może z tego związania, a jednak to sumienie od Boga każe mu: nie rób tego. Powstrzymaj się, usłysz, unisz się. I dalej czytamy też jeszcze w tym wierszu, że on jest nie tylko związany, jest związany w sumieniu, ale jest związany w sumieniu przed Bogiem. Patrzcie, to Bóg sprawił to związanie. Znów po ludzku paradoksalna sytuacja i ktoś według ciała, ktoś, kto nie zna Boga, powie: absurd, ja nie chcę takiego życia. Przecież powinniśmy być wolni jako ludzie. Warto zadać sobie pytanie, czy to związanie jest pułapką, czy jest jakąś korzyścią? Po ludzku pułapka, niewola, uciekać od tego. Czy należy uciec od tego typu sytuacji, czy się jej poddać? To są trudne sytuacje ze względu na nasze ciało, które tu jest na pewno walka. Piotr znów prowadza nas tu w Bożą jakość. I to trzeba przepracować, myślę. To trzeba przed Bogiem z tym stanąć, z takimi sytuacjami i pozwolić Mu podrążyć nasze serca. Poddać się Jemu, nie załatwiać tego w biegu, w szale, według mojego własnego ja. To nie jest droga do rozwiązania. Ale kiedy poddajemy się Bogu, to wtedy Pan Bóg pokazuje nam coś więcej. Konsekwencja, czy jakby owoc tej sytuacji, tego związania w sumieniu przed Bogiem, jest to, że taki człowiek znosi utrapienie. No, dodatkowy negatywny dla nas element. Jak tu pozwolić sobie na takie związanie, żeby Bóg mnie tak złapał, tak mnie ograniczył, żebym ja musiał znosić utrapienie?
To utrapienie po ludzku oczywiście nie jest niczym dobrym, niczym przyjemnym. Oczywiście po ludzku chcielibyśmy od tego uciec, ale znów Piotr zwraca uwagę na to jako rzecz pozytywną. Co w tym jest? Czy w tym utrapieniu jest coś dobrego? I jeszcze tu Piotr dopisuje to określenie i cierpi niewinnie. Bardzo trudna sytuacja. Cierpi, podczas gdy nie zrobił nic niewłaściwego. Chciał dobrze, jest życzliwy, poświęca się, a niewinnie przechodzi przez cierpienia. Czy na coś takiego Boże dziecko powinno pozwolić? W 21 wierszu Piotr używa jeszcze ciekawe określenia. Na to bowiem, czyli w konsekwencji jakby tej myśli, na to bowiem powołani jesteście. Czy to jest moje powołanie? Czy nie jestem powołany do zwycięstwa? Do tego, żebym się pomodlił i Bóg wysłuchał, bo mnie kocha, bo jest dobrym ojcem? Czy On nie chce brać moich ciężarów? Czy On nie powiedział, jeżeli jesteś utrudzony, przyjdź do mnie, złóż na mnie swoje brzemię? Czy Piotr pisze coś innego niż to, o czym mówił Pan Jezus? Czy prawdą jest to, że mamy okazywać cierpliwość, mimo tego, że cierpimy za dobre rzeczy? Czy prawdą jest to, że to jest łaska i na to zostałem powołany? Gdzie wartość? Gdzie sprawiedliwość? Jak w tym wszystkim się zachować? Piotr dalej kontynuuje te myśli związane z cierpieniem. Wobec niesprawiedliwości myślę sobie, że mamy do wyboru jedno z dwóch postaw. Jeżeli niesprawiedliwie cierpię, to albo jest wariant taki, który w świecie się stosuje. Jest wariant walki. No jak tak można? Zaraz. Przecież to jest niesprawiedliwe. I na różne sposoby później tą walkę można rozwijać. Oczywiście, kiedy toczy się walka, to sypią się iskry. Ale nawet jeżeli, powiedzmy, przeargumentujemy, wybronimy się, czy nawet może komuś dołożymy, jak niesprawiedliwie nas traktuje, wiemy, jak to, do czego to prowadzi. Czy w świecie, czy nawet wśród nas jako wierzących ludzi. To jest takie pyrrusowe zwycięstwo zwykle. Czyli takie zwycięstwo, które właściwie nic nie daje, a tak właściwie jest stratą. Bo komuś przygadaliśmy, ale czujemy się tak nieswojo z tym wszystkim. Jest nam tak przykro. A może straciliśmy panowanie i może kogoś uderzyliśmy. I czujemy się tak źle. To jest pozorne zwycięstwo, ale to jest jedno z tych rozwiązań wtedy, nawet kiedy niesprawiedliwość jest dokonywana, czyli takie szukanie wymierzenia własnej sprawiedliwości z mojej ręki. I druga możliwość, jaką widzę, to jest potrzeba śmierci, potrzeba poddania się. Są jeszcze, oprócz tego myślę, że może warto tu wspomnieć, chociażby tylko krótko, dwa rodzaje sytuacji. Sytuacje, w których mamy możliwość, aby wyegzekwować sprawiedliwość i będzie to dobrą lekcją dla każdego. I sytuacje, w których próba takiego wymierzenia sprawiedliwości, i przykładem na to może być to, kiedy apostoł Paweł, kiedy niesprawiedliwie ich wychłostali i uwięzili, mówi, co teraz nas zwalniacie? Niech przyjdą i nas przeproszą. Niech objawi się, jak niesprawiedliwie postępują. Coś takiego trzeba napiętnować. Takim przykładem na to może być też reakcja Pana Jezusa, kiedy sługa arcykapłana uderzył go w twarz. Zupełnie bezpodstawnie, niesprawiedliwie. I wtedy Pan Jezus mówi, zaraz, powoli. Z jakiego powodu mnie bijesz? Czy coś niewłaściwego zrobiłem? Więc są różne sytuacje, ale generalnie mówimy o cierpieniu, w którym nie ma możliwości takiej reakcji, która mogłaby być pomocą, czy błogosławieństwem, czy w jakiś sposób
skorygować tą niewłaściwą sytuację. Jeżeli sytuacja jest beznadziejna, jesteśmy i nie mamy siły, autorytetu w danej sytuacji, aby uporządkować daną sprawę, to myślę, że to są wszystkie te sytuacje, które teraz mówimy odnośnie cierpienia. I wtedy wtedy potrzebna jest śmierć. Wtedy takim właściwym obrazem jest ten baranek. I dlatego Pan Jezus po to, aby dokonać czegoś bardzo głębokiego, aby żądło grzechu zostało złamane, które było zbyt twarde, nie do pokonania w jakikolwiek inny sposób, kiedy serca ludzkie były zbyt twarde. Oczywiście to jest też aspekt jeszcze zbawienia. Kiedy Pan Jezus skłonił swoją głowę i stał się i zachował się jak ten baranek prowadzony na rzeź. I to jest ten rodzaj sytuacji, który jest błogosławieństwem, który po ludzku, którego nie można dostrzec. W trzecim rozdziale tego listu, w 18 wierszu, apostoł Piotr pisze tak: gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Wielka niesprawiedliwość miała miejsce. To wołało po ludzku, to wołało o sprawiedliwość, o jakąś pomstę, o odreagowanie. To wołało w sercu Piotra o wyciągnięcie miecza i walkę. Ale to była ta sytuacja, w której potrzebna była śmierć, potrzebne było złamanie, potrzebna była uległość. Potrzeba była, aby złamać nasze niesprawiedliwe serca, nasze twarde serca. Ciągle mamy tu też wątek zbawienia, ale ja myślę też o tym przekazie do naszych twardych serc, które byłyby nieporuszone czymkolwiek innym, a są w stanie, niektóre serca, być poruszone wtedy, kiedy widzą tą miłość, to oddanie i to poświęcenie Pana Jezusa za nasze grzechy. My wiemy o tym, że śmierć Pana Jezusa, śmierć i ta fizyczna, i ta, to odłączenie od Ojca, prowadziło do jakby do większej pełni. Pan Jezus na nowej płaszczyźnie, na której nigdy nie był, odniósł to jakby to zwycięstwo, poszerzył na to terytorium. Bez tego uniżenia, bez tej śmierci to byłoby niemożliwe. To, jak bardzo się uniżył, prowadziło do pełni, do rozszerzenia zwycięstwa, do naszego wyzwolenia. I Pismo Święte mówi też o tym, że my mamy wstępować w Jego ślady. To nie tak tylko teoretycznie, żeby o tym mówić, ale oczywiście w sposób praktyczny. I to dotyczy również sfery cierpienia i sfery naszego umierania. Dwa razy Piotr mówi o tym, że to jest łaska. I w 19 i 20 wierszu, w 19 mówi, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosił trapienie i cierpi niewinnie. I druga część 20 wiersza, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. No ciekawe przejawia się ta łaska, nie? Kiedy cierpimy? Raczej naturalnie łaska kojarzy nam się z jakimś przywilejem rozumianym po ludzku trochę inaczej. Otwórzmy fragment z drugiego listu do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 11 i część 12.
2:11. Apostoł Paweł pisze, prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Widzimy, że tu jest pewna implementacja, takie włączenie, wszczepienie w życie Jezusa tych, którzy za Nim poszli. I czytamy o tym, że jeżeli utożsamiamy się ze śmiercią Jezusa nie tylko teoretycznie, ale my jesteśmy gotowi na śmierć w tym, co w nas jest cielesnego, to wtedy żyć razem z Nim będziemy. Mamy udział w Jego życiu. W liście do Rzymian bodajże, w 6 rozdziale, jest tam przy okazji chrztu, to też bardzo fajnie wyjaśnione. Kiedy umieramy, jesteśmy gotowi na to, aby umrzeć z Chrystusem, zidentyfikować się w Jego śmierci, nie tylko tak sobie teoretycznie, tak to pewnie szatan też jest w stanie zrobić, ale całym sercem, z gotowością. I jeżeli to zrobimy, to wszystko jest obrazem tego, że wstajemy razem z Nim do nowego życia, o czym apostoł Paweł też tu właśnie mówi. I zwraca tu uwagę na to, że ten 12 wierszu, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy królować. I myślę, że już te myśli odkrywają nam coś więcej, dlaczego apostoł Paweł mówi o łasce. Dlaczego to jest jakiś szczególny przywilej. Jeżeli gotowi jesteśmy być włączeni w życie Jezusa, w Jego śmierć i przez Jezusa, to wtedy Jego życie przechodzi do nas. My sami z siebie nie bylibyśmy w stanie mieć udziału w królowaniu Jezusa. Z jakiego powodu? No gdzie nam do tego? Ale patrzcie, jaki znów majstersztyk Bóg wymyślił. Jest możliwe to królowanie, które należy się Jezusowi, że my możemy mieć w tym udział. Kiedy? Tak jak tu czytamy. Jeśli z Nim wytrwamy, jeżeli z Nim gotowi jesteśmy na śmierć. Tylko On był tego godzien. Tylko On to dzieło dokonał. Tylko On był bez skazy, tylko On był doskonały. Nam nic było do tego. My w Jezusie otrzymaliśmy w tym cząstkę, dział i możemy w tym wziąć udział wtedy, kiedy utożsamimy się z Nim, a właśnie cierpienia są częścią tego procesu. Świat panicznie przed czymś takim ucieka. Jezus w to wszedł z własnej woli. A my możemy wejść w to dzieło Jezusa przez Ducha Świętego. Tak Pan Jezus mówił, lepiej będzie, jak Duch Święty przyjdzie. Ja odejdę, przyjdzie Duch Święty, bo On wprowadzi was w prawdy, których nie jesteście w stanie pojąć. To nie jest na wasz umysł. To jest zrozumiałe tylko, kiedy Duch Święty oświeci wasze serca i zobaczycie, jak piękny On jest, jak bardzo was kocha. I kiedy zapragniecie tego rodzaju życia, uniżenia i bycia tak blisko Niego i tak zjednoczonego z Nim, aby mieć udział we wszystkim, co On przeżywa. I wtedy, kiedy zdecydujecie się na te trudne sfery, w których zresztą Bóg wykonuje swoją pracę, myśmy chyba ostatnio o tym mówili, tak Piotr tam pisze dalej o tym wytapianiu. Kiedy my decydujemy się na to, wtedy też błogosławieństwo Jezusa staje się naszym udziałem. Otwórzmy jeszcze list do Rzymian, 8 rozdział. List do Rzymian, 8 rozdział. To są trudne rzeczy. Jeżeli nie będziemy gotowi, aby utożsamić się z Jezusem w nich, wszelkie doświadczenia i cierpienia będą wywoływały w nas strach, obawę, ucieczkę. Efektem będziemy przegrywać. Bóg chce nas prowadzić do zwycięstwa. Kiedy utożsamimy się, kiedy będziemy gotowi, kiedy przerobimy tę lekcję z Nim, kiedy usiądziemy u Jego stóp, kiedy powiem, tak, Panie, cokolwiek dla mnie masz,
to wtedy znika strach. To wtedy wchodzi Jego pokój. I wtedy wszystko przeżywamy z Nim. Nie jesteśmy już sami. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 16 i 17. To jest ta praca Ducha Świętego. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I znów mamy to samo. Popatrzcie, to jest rola Ducha Świętego w nas. To On sprawia, że my, patrząc na Niego, utożsamiając się z Nim, pragnąc Jego, odczuwamy to. To w naszych sercach. To nie, że my jak w naszej pysze mówimy, a ja jestem teraz dzieckiem Boga, ja to już mam pewne te przywileje. To nie z naszego ja. To z naszego utożsamiania się z Jezusem. Duch podpowiada nam i tak wyraźnie nam pokazuje. Należysz do Boga. Jesteś jednym sercem z Nim, chociaż ty jesteś niedoskonały. On nam to objawia, że jesteśmy Bożymi dziećmi i to jest niezwykłe, głębokie, spokojne, pełne, zakorzenione poczucie błogosławieństwo. I dalej jeszcze raz, 17 wiersz. Jesteśmy dziećmi Boga. Automatycznie z tego wynika to, że jesteśmy też dziedzicami Boga, no bo dziecko dziedziczy. Kiedy przyjęliśmy Boga jako naszego Pana, staliśmy się Jego dziećmi, On dał nam dziedzictwo. To jest jedno błogosławieństwo, które żeśmy otrzymali i na ile rozumiem, to jest błogosławieństwo bezwarunkowe. Przyjmując Jezusa i ofiarę Boga za nasze grzechy, przyjmując Boga jako naszego Ojca, otrzymujemy dziedzictwo naszego Ojca z nieba. Ale apostoł Paweł mówi tu też o drugim dziedzictwie, a współdziedzicami Chrystusa. To dziedzictwo jest od Boga, jakby takie indywidualne dla nas, ale teraz jest jeszcze współdziedzictwo związane z samym Jezusem. Współdziedzicami. Dlaczego? Dlatego, że to dziedzictwo nie należało się nam. Ono należało się tylko i wyłącznie Jezusowi. Jezus zapracował, On był posłuszny. Ale jest mowa o tym, że my stajemy się współdziedzicami Chrystusa, ale tu jest warunek. Przy dziedzictwie Boga Ojca nie widzę żadnego warunku. Nie musiałem nic zrobić, aby stać się Bożym dzieckiem, jedynie przyjąć. Tutaj współdziedzicami Chrystusa stajemy się, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. I na ile ja to rozumiem, to jest właśnie ten drugi jakby rodzaj dziedzictwa, ale on jest zależny od tego, jak bardzo utożsamiłem się z Jezusem. Czy razem z Nim cierpiałem, przeżywałem, czy miałem udział i w tym, tak Jezus odkupił nas jednorazowo swoją ofiarą, ale teraz indywidualnie odkupuje ludzi na własność dla Ojca. Czy ja w tym biorę udział? Czy mnie boli, jeżeli ktoś odrzuca Bożą miłość? Czy ja pragnę i we mnie to pragnienie, aby ten człowiek i ten dowiedział się o tym, jak wspaniały, o cnotach Jezusa, aby go poznał? Czy utożsamiam się z Jezusem? Czy cierpię z powodu grzechu, zła? I wtedy to współdziedziczenie z Chrystusem obejmuje uwielbienie razem z Nim. I to znów nic nam do uwielbienia z nas samych. Ale Jezus to dla nas wykupił, wyjednał. I On tylko pragnie, abyśmy byli sercem jedno z Nim. Jeżeli jesteśmy gotowi na wszystko, przez co On przechodzi, tak On mówił, jeżeli prześladują was, to właściwie nie prześladują was, ale mnie. Jeżeli my w tym mamy swój udział, wtedy mamy współudział w chwale Jezusa. Popatrzcie, kiedy coraz szerzej patrzymy na kwestię łaski w cierpieniu, okazuje się, że to jest bardzo konkretne. To nie jest tylko jakiś tam frazes, zwrot niewiele znaczący. To obejmuje potęgę, chwałę z Jezusem. To nie jest byle co.
Zresztą w 18 wierszu apostoł Paweł też o tym wzmiankuje. Domownicy, bądźcie podani z wszelką bojaźnią panom. Przepraszam, ja już przewróciłem sobie na wiersz 18, czytam z Piotra, a jeszcze muszę wrócić do 18 z Rzymian. Rzymian 8. 18 wiersz. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I teraz jeszcze taki krótki rzut, szybki rzut. Te doświadczenia wydają się z ludzkiego punktu widzenia straszne, okropne, nie do zniesienia, niesprawiedliwe, godne tego, aby się zbuntować i wymierzyć sprawiedliwość. Ale te doświadczenia, tak Bóg je widzi, w porównaniu z chwałą, która czeka tych, którzy przechodzą z Jezusem przez te doświadczenia, nie sami, z Nim, są niczym. Tak mówi o tym Bóg. Choćbyśmy my sobie myśleli, że to jest tak straszne i to jest nie do przeżycia, nie do przejścia, bo to jest coś niesamowitego, Pan Bóg widzi to inaczej i ma w tym błogosławieństwo. Jeszcze raz musimy wrócić jakby myślą do tego, co stało się, kiedy człowiek zgrzeszył i upadł. To nie poniosło takie byle jakie konsekwencje za sobą. Upadek człowieka w grzech, te wszystkie obrzydliwości, które pojawiają się w naszym życiu, to jest coś strasznego. W oczach Boga to jest coś nie do przyjęcia absolutnie. Cena najwyższa została przez Niego zapłacona, aby nas odkupić. I kiedy i cały Boży proces naszego odkupienia, a też naszego wywyższenia razem z Jezusem jest potężną sprawą, wobec której te doświadczenia nie znaczą nic. Chciałbym na koniec jeszcze użyć przykładu pewnego. Nie wiem, czy go dokładnie pamiętam, ale myślę, że główną myśl przekażę. Prawdopodobnie, tak pamiętam, działo się to w carskiej Rosji jeszcze. Grupa chrześcijan ze względu na wiarę Jezusa miała zostać rozstrzelana, był pluton egzekucyjny. Była jeszcze ostatnia szansa i było wezwanie. Jeżeli ktoś jest gotów wyprzeć się Jezusa, oni jakoś chyba takim łukiem tam stali, jeżeli ktoś jest gotów wyprzeć się Jezusa, może wyjść, ocali swoje życie. Jeden nieszczęśnik wyszedł, zrezygnował. Wolał swoją głowę zachować. Ale kiedy oni tam stali, podobno nad nimi, oczywiście trudno powiedzieć, jak to wyglądało, ale objawiła się jakaś chwała, jakieś piękno, jakaś Boża obecność. Jeden z tych karabinierów, którzy mieli wykonywać tą egzekucję, widząc to, to był ten moment, być może, że jeden z tych momentów, które żeśmy wcześniej czytali, aby kiedy przyjdzie dzień nawiedzenia, może to był, prawdopodobnie to był właśnie ten moment jego nawiedzenia, kiedy może świadectwa jeszcze wcześniejsze Bożych dzieci, oczywiście nie wiemy, ale tak mogło być i tak Bóg to też układa. Tak czy owak, ten człowiek miał ten moment swojego nawiedzenia i kiedy zobaczył tą chwałę, tą niezwykłość otaczającą czy nad głowami tych Bożych dzieci, on zrzucił swój karabin, zrzucił swój mundur i poszedł w to miejsce. Ten człowiek wśród wierzących, Bóg zna jego serce, nie zrozumiał tego, o czym żeśmy my dzisiaj mówili. Wygląda na to, że podobnie jak głód na krzyżu, ten w tym plutonie egzekucyjnym w tym momencie zaskoczył i zobaczył, jak wiele może zyskać, jak niewiele i tylko na chwilę może tu zachować, pozostając po stronie niby bezpiecznej. Przeszedł na stronę Jezusa. Abyśmy mieli serce otwarte do tego, aby rozumieć, jak głęboki jest Bóg, abyśmy mogli otwierać nasze serca, aby On mógł nas przenikać i abyśmy mogli rozumieć
prawdy Jego, tak jakie one są, nie według naszego przekształconego myślenia. Nie po to, żeby działać, to grozi każdemu z nas, mi to grozi ciągle, ja ciągle muszę toczyć jakąś walkę, bo moje ciało się wyrywa, moja grzeszna natura, ja chcę po swojemu, ja chcę sprawiedliwości, choć nie jestem sprawiedliwy. Chcę sprawiedliwości po swojemu pewnie. Ale aby Pan Bóg dał nam łaskę, aby cierpienie, doświadczenie, abyśmy mogli widzieć w Boży sposób i tą chwałę, która z tym jest związana. I to, co Bóg wszystko przygotował. Wiecie co, Bóg w żadnym calu, w żadnej sekundzie naszego życia nie skrzywdzi nas. Nie pozwoli na to, aby rzeczywiście niesprawiedliwość miała miejsce. Jeżeli płacimy jakąś cenę, to jest ona tak mała w porównaniu z chwałą i nagrodą, jaką Bóg dla nas ma, że to nie jest warte nawet, żeby się nad tym rozczulać. Ale po prostu Jezus powiedział, On jest wierny, On kocha mnie, On ma dla mnie najlepsze rzeczy. On tak powiedział, więc ja tak robię, niezależnie od tego, co szatan mi podpowiada. Obyśmy się mobilizowali nawzajem w tym kierunku. I tak mówię, kiedy przyjdą coraz trudniejsze próby naszej wiary, abyśmy byli dzielni, mężni, abyśmy mogli stawiać się jeden za drugim, a kiedy ktoś z nas słabnie, abyśmy mogli pomagać, wspierać, aby szatanowi nie udało się oszukać nikogo z nas, ale abyśmy mieli udział nie tylko w tym dziedzictwie od Boga Ojca naszego, ale w tym współdziedziczeniu z Jezusem, co jest super bonusem. Z tego mamy okazję skorzystać. Niech Pan Bóg będzie wywyższony w naszych sercach. Amen.